Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Shogun. I wiecie co, mamy chyba już końcówkę zimy, z tego co pamiętam, tak, bo ja zakończyłam nagrywanie przed PGA i teraz jak wróciłam, to weszłam do gry i nie pamiętam co się dzieje, ale tu zerknęłam sobie, idzie Blood Moon, a to oznacza, że kończy się zima. Ja sobie zimę przebiegam i chyba poza nagraniem zmieniłam też mounta, bo pamiętam, że biegałam na tym jednorożcu, który był totalnie bezużyteczny, jeżeli chodzi o zimę, bo jak on nie je, to nie kupczy, jak nie kupczy, to nie daje pieniędzy, no i tyle. I to było całe to takie moja głupia decyzja, jeżeli chodzi o jednorożca, no ale człowiek uczy się na błędach, tak? O, nawet jakieś pieniążki tutaj z jakiegoś chyba jelenia wyszły. Dobrze, dobrze. Jakieś drobne mi się udało uzbierać. Nie pamiętam, co ja tu porobiłam, więc niestety musicie sami wyłapać wzrokowo, co tu się zmieniło. Ale chyba ulepszyłam wieżę. Właśnie tutaj ją zasłoniłam. Zresztą widziałam też komentarze. Stare, bo stare. Ale czytałam. Sugerowaliście właśnie, żebym zaczęła już obudowywać wieżę, ponieważ powoli już zaczną się pojawiać te latające smrodki. Znaczy, no one się już ogólnie, jeżeli chodzi o zemstę, pojawiają. Ale chyba już w normalnych falach będą powoli przechodzić. Oddawaj tego pieniądza. Dlatego warto zainwestować w ich ochronkę. Teraz tak, ja chyba budowniczych trochę muszę odbudować, nie jestem pewna. Czy budowniczych muszę odbudować, czy bardziej muszę łuczników odbudować? Tutaj chyba zainwestowałam w jakiegoś miecznika, może nie? No, w każdym razie idzie sobie noc. Tutaj mamy tego. Masz pieniążka. Zrobimy jeszcze jakieś dwóch ninjaków, niech sobie chodzą, a co? Już bułki nie dostali, to chociaż fajny mieczor dostaną. Tu możemy zbudować, tak, produkcję ludzi, ale z tą naszą ilością pieniędzy... A, tutaj chyba zrobiłam wieżę. Na maksa. Idą z lewej strony, mówisz? Dobra, jak idą z lewej strony... Tu był problem, pamiętam też, wysłałam bardzo daleko farmerów do jagód. I oni mi co chwilę padali. Bo co chwilę się natykali na falę, ponieważ było to bardzo daleko. A, o, już, patrzcie. Już mi jeden buchnął. Chodź, pies. Chodź, bo widzę, że temu się spieszy jednemu. Ziomek, uciekaj, bo tutaj już lecą za plecami nam. Nie wiem, jak tam duża ta fala idzie, ale... O, właśnie. Balista już leci. No. Chodź, piesek. Dobra. I to chyba by było na tyle. To już chyba by było na tyle. Możemy kazać im pozbierać, chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Bo tu też jest w miarę daleko. Pamiętam, że miałam to badane. Dziękuję. I teraz ja bym sobie fajnie była, jakbym sobie przypomniała, w którą stronę mamy kierować i co mamy robić. Bo tak, tę stronę mamy nawet spoko zrobioną, bo mamy tam dwie wieże, nie? Postawione. To one nas będą dosyć mocno bronić. No i jest ta balista. No, po ostatnim ataku... To chyba nic więcej nie wcisnę. Tu bym mogła ewentualnie jeszcze wcisnąć. Tylko jakbym, żeby tutaj wcisnąć jeszcze jedną wieżę, to musiałabym rzucić ich na... Aha, na ścianie tych drzew, których nie mogę. Bo? Bo ten lasek mi przeszkadza? Olercie. Ten lasek mi przeszkadza, ale bez tego lasku jest kiepsko. Ale dobra. Robimy tak. Zaczniemy się powoli przesuwać. No i tak trzeba będzie, i tak trzeba będzie. Chodźcie, moi drodzy. No ten śnieg to już niech znika. Farmerzy chyba jeszcze dzisiaj się rzucą. No ale wiecie, z jednej strony jak zima przychodzi,
To też tak nie od razu po Bludmuniku, tylko tam jeszcze kilka dni mieliśmy, pamiętać, okazję zebrać te plony, więc myślę, że ten śnieg też tak pierwszego dnia nie zniknie, tylko trzeba mu dać chwilę. Niech oni sobie tutaj jeszcze zbiorą, no właśnie, jagódki. Ja bym chętnie od was je zgarnęła, chociaż ważniejsze jest, no właśnie, rozkazanie wam, żebyście mi tu ścinali drzewa. Ładnie. No i teraz muszę poczekać, aż ten las z tyłu zniknie. Przez długość całego pomostu. To trochę potrwa pewnie. Bo on aż tutaj musi zniknąć, żebym ja mogła te drzewa zacząć ścinać. O, w sumie szybko mu poszło, dobra. Nie było tego. Wycięte. Chodźcie ścinać. Bo mamy teraz spokojną noc, to możemy sobie pościnać. Przez całą noc i cały dzień. Nie! Kurde, chyba zaznaczyłam jagody. Mam nadzieję, że one znikną zaraz. Albo że przyjdą w nocy zbierać. Chyba mi ktoś bułki ukradł, bo nie widzę, żeby biegli zbierać. Kurde, nie widzę ich. Farmerów, znaczy się. Że mi też pozwolili te jagody zaznaczyć, no. Ci się chowają za niewidzialnymi drzewami. Panowie, ale wiecie co? No ta noc jest spokojna, to wy się tu niczego nie obawiajcie. Dawaj, dawaj tutaj. Nie ma to tamto. Ja tu jeszcze muszę wieżę zbudować, zanim stanie kolejna noc. O, śnieżek, topnieje. Dobrze, topni się. Pyk, pyk, pyk. Proszę tu budować. Dziękuję. I kolejny poziom. Ten z trzema zabudowanymi byłby fajny. Ale nie wiem, czy dam radę. Są kolejne mury w razie czego. No to dalej chyba lecimy. Tutaj gdzie jest? O, tutaj już jest. Aha, tutaj już jest ta, dobra. Na kolejne już mnie może być nie stać. Muszę się przebiec. Jagody zniknęły, dobrze. To znaczy, że farmerzy poszli na farmę. A ja muszę zabrać kilka złotych, żeby tam jeszcze, no chociaż ja bym chciała mieć na dwa poziomy tam, żeby już nie biegać tutaj z powrotem. Ale zanim oni tutaj coś upolują, to trochę minie. Masz złotówkę. Wy pewnie nie macie pieniążków. A farmerzy dopiero zaczynają, chociaż farmerzy zabrali jagody, no właśnie, dajcie mi chociaż z tych jagód. No i trzeba miecze narobić. Dobra. Zrobimy tak. Pójdziemy ulepszyć wieżę i to będzie na trzech odkrytych. Oni już lecą? Kurde. Nie wiem, czy jest sens kazać im budować tak późno. Panowie, chodźcie szybko jeszcze, tutaj jeszcze... Tu jeszcze dwóch jest. Mam nadzieję, że tych dwóch najbliżej przybiegnie. Dacie radę jeszcze? Gdzie biegniesz? Halo, gdzie ty biegniesz?
pieniążek jest? Gdzie ty biegniesz? Gdzie on biegnie? Aha. Dzięki. No, miejmy nadzieję, że was uratują ci za drzewami, chociaż wątpię. Chyba poszliście na straty. Chłopaki. Bo te stworki muszą wyjść trochę wcześniej, no właśnie, żeby dojść. Szczekanie oznacza, że idą. Piesek, no mam nadzieję... No tamci się nie rzucili. O, chciałam rzucić pieniążka, ale widzę, że nie ma sensu. Jak oni przyspieszają? Dlaczego? Dostaw tego... No, nawet się nie waż na psa czaić. No właśnie, jakby trochę... Ach, kurczę. Chłopaki, do domu. Akysz. Szybko, szybko. Gdzie jest ta balista? Do domu, chłopaki. Brońcie ich. Dobrze. Szybko, 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 szybko. Do domu. Już? Kurczę, to niewielu ich było, ale młotki, kurczę, zabrali, no. Masz. Trudno. Niech teraz biegną. A tu są młotki. Czemu? Może z balisty dostali. No to spoko, tylko... A, ci obronili. No tak. Tu mamy naszego jednorożca, który się do niczego nie przydał. Teraz by się przydał, ale mamy farmerów. Ja biegnę do tego obozu, co tu jest. Bo chciała, żeby tych młotków się dwóch zrobiło znowu. I chciałam sobie przypomnieć, po której stronie jest co. Proszę bardzo, tu mamy drugi portal i jaskinie. Zjedz sobie. Dwa portale i jaskinia, dobra. Może być. Wzięłabym to już, jak mam wolne miejsce w woreczku. Może wzięłabym tego pana od rogu? Bo mówiliście, że to jest dobry sposób. Później jak się właśnie wyczyści jedną stronę, no to później się zwołuje wszystkich na tą drugą. No i można się łatwiej bronić. Bo oni chyba przechodzą na jedną stronę tylko na jedną noc. Z tego co pamiętam, ale nie jestem tego taka pewna, nie chciałam sobie zepsuć. Tu proszę zabudować jeszcze. Trzeci poziom zabudowany już nie jest najgorszy. O, proszę, ile tu już pieniędzy. Chociaż czwarty byłby fajny, ale trzeci też nie jest najgorszy. Czekaj, ty mnie prowadzisz nigdzie. Ty mnie nigdzie nie prowadzisz. I czemu nie mogę tu zbudować? O, lercia. Nie, oni chyba nie mają co robić. A, bułki mi się skończyły. Masz, panie. Mamy teraz pieniążki, to doładujemy. W sumie to bym chciała te pieniążki. A, wy nie macie farmy. Okej, chłopaki, już wam się zaraz zrobi faremkę. Dobrze, dobrze. Tylko niech ja najpierw wam zrobię kilku łuczników. Macie czterech łuczników i pójdziemy sobie tak. Pójdziemy najpierw sobie po pieniążki. Zainwestujemy tutaj. Jeden. O tak, mieczyki. O
Kurczę, może dobra, jeszcze jeden. Muszę iść oddać te klejnoty, bo mi się przesypują. Czterech farmerów nie ma co robić. Nie no, pisaliście właśnie, że farmy powinny być po obydwu stronach. Wiecie co, weźcie te mury, zbudujcie lepsze. Idź, idź, tam są miecze dla wszystkich. Tu zrobimy jeszcze czterech na przykład. Tu zrobimy jeszcze. Będziecie powoli. Teraz tak, tu mam tylko jedną wieżę. Bo ja mam tutaj już ten portal, kurczę. Ta strona jest bardzo słabo chroniona. Ale jak mi przyjdzie tu zemsta, co ja zrobię, jak mi z prawej przyjdzie? Już po ataku? Wystarczy mi kasy, to zróbmy sobie chociaż czwarty poziom tutaj. No dużo tych jest, nie? Ninjaków. Pewnie teraz ty potrzebujesz kasy. Dobra, chyba się nakarmił. Patrzcie, ten jak przybiegł. Skubany. A, i farmy dla was. No nie zrobię dla was farm na razie. Musicie poczekać, chłopaki. No, patrzcie go, no. Zeżar tą bułkę. Trudno. Kolejna kasa tu leci, także jest ok. Wszystkie miecze zgarnęli. Nie wiem, czy jeszcze... Czekaj! Masz bułkę. Gdzie on biegnie? Aha, może po miecz tam jeszcze jakiś? Raczej po tych. O, ten się w sumie... A, ten sobie pobrał tutaj od farmerów, dobra. Ło i dobra. No i chyba jest okej. Po co ty biegniesz? A tam chyba jeszcze młotek jeden leży. Tu mam na czwartym poziomie, tu mam na czwartym i tu powinna też być na czwartym. Znaczy to jest chyba trzecia. To jest, nie, to jest druga na czwartym, tak? I tutaj jeszcze jedna. A tu jeszcze jakiś łuk leży. A co tu łuk robi? Tu jest na trzecim. Jeszcze ten upgrade musi wejść. Oho. Już mi siada. Potem łuk biedny biegniesz. Nie, bo już nie mamy więcej. Nie mamy więcej pieniążków. My tu mamy bardzo daleko do murów, dlatego oni się tak rozchodzą pewnie, nie? A spróbujmy jeszcze raz zbudować jakieś. Gdzieś tam tu przy środku. Dlaczego mi tu nie pozwala? To takie piękne miejsce. Właśnie ten mur ulepszyć. Tu w razie jak się przebiją, to będziemy mieli ten taki zapasowy. Nie ma bułki. Co ty byś chciał? Łuczników. No i tutaj też można walnąć lepszenie. Niech oni sobie budują. W nocy, w środku to jest ok. No i chyba trzeba będzie przypuścić. A tak, ty jesteś najedzony? Jesteś najedzony, ty jesteś najedzony? Ty jesteś najedzony, dobra. No i właśnie, oni tu podchodzą aż do samych murów, no bo my nie mamy nic kompletnie jak się bronić. Jest, a to jest wysłanie na atak. Chyba wyślałem ich na atak. No raz się żyje, no. Miejmy nadzieję, że ta zemsta nie będzie taka straszna. Znaczy ona będzie straszna, ja wiem, że ona będzie straszna, ale...
Mam nadzieję, że nie taka straszna jak ostatnio. Chociaż ostatnio jak lewa strona nie da rady, to ja nie wiem jak prawa ma dać radę, ale no dobra. Zobaczymy. Co ma być, to będzie. I tak cała zima sprawiła, że te ataki będą jeszcze silniejsze, no bo czas przeleciał. Trochę za szybko straciłam te korony na początku, nie? Który z was stracił pieniążkę? Dlaczego nie chcesz wziąć? Chodź piesek, teraz powiedz mi, z której strony idzie atak. Byle z prawej, bo z prawej mam wrażenie, że jednak ta ochrona trochę lepsza jest. Które będą szli? No nie, patrzcie w prawo, proszę, nie patrzcie w prawo. No nie. Polarcie. Dobra, ja nawet nie chcę na to patrzeć, co tu się będzie działo teraz. Ja potrzebuję pieniędzy dużo. Aha, no to nie jest dużo. Ja już się boję. Bez katapulty po prawej stronie? Nie, to będzie porażka. Dobra. Teraz duża. Ej, moja kasa! Niech was coś... Daliśmy radę! Uuu, daliśmy radę! O, tak! Ale straciłam bardzo dużo tych. Ale nie szkodzi. Tak! Dobrze. Ojej, jak dobrze. Myślałam... Kurde, to czemu ostatnio było tak strasznie? Teraz było tak... Może wtedy nie miałam ninjaków, chyba wiecie. Wtedy nie miałam ninjaków, ale da mi to jest złotówkę? O, chociażby, no właśnie jedną. Zresztą jedną to... Znajdę ja tą jedną, ostatnio jakieś... Dobra, idę po pieniądze. I tutaj zrobimy chyba farmę. Taki był plan na początku, nie? Żeby tu zrobić farmę i tam ta wieża nie miała być aż tak mocno rozbudowana, ale... Łucznicy zawsze jak się cofają, w razie nam się przebiją przez mury, to oni wtedy wskakują do tych... Wiesz, o proszę, ilu bezrobotnych nagle się zrobiło. Ja nie mam pieniążków, ale tu widziałam, że były właśnie już prawie zbiory gotowe. To się przejdę po nich. Łucznik zgarnął. Proszę. Dobrze. Jest dobrze, to jak te zemsty są takie, że dajemy radę, to można by było puścić jeszcze jeden atak. Ale muszę najpierw, nie, muszę najpierw odrobić tych ninjaków, bo zobaczcie ile ich zniknęło. Cały worek chyba na nich pójdzie. Znaczy wszyscy ludzie, którzy po prostu nie mają co robić, zamienią się w ninjaków, nie? Ile ich tu biegnie? A w sumie jest ich jeszcze tutaj pięciu. Może łucznicy poginęli? Jeszcze dwóch. Bierz sobie tam, bierz. Polego. No i dobra, i można trochę łuczników. Jak tam bułeczki? Dwie jeszcze są, dobra. O, tu kolejne pieniążki widzę. Kolejny bezrobotny. Myślę, że można by było przypuścić kolejny atak o poranku, ale może też znowu na prawo, nie? Żeby puszować już w stronę tego pomostu. Tak się odważnie zrobiło z mojej strony, wiem. Aha, tutaj
to jeszcze są łuki, dobra. Sobie weźmiesz ninjakę. Ten statek niech sobie na razie stoi. Tylko czy ja się tu... dobra. Dojdą? Czy dostaną po plecach? No i pufnęli mi, no kurczę. Tyle ich szło i nagle. Pufnęli? To ja nie wiem. Czemu oni na przykład za tymi drzewami się nie schowali? Niech ta ekipa sobie ścina. Oni sobie spokojnie beze mnie dadzą radę. Ci wojownicy. Chociaż... patrzcie jak się tutaj przycisnął. Nie zauważyłam go. Nie mogę ściąć za dużo drzew, bo wtedy ninjaki nie dają rady, tak jak przed chwilą dali fajnie radę, jak nas atakowali. Ale tu bym przesunęła wtedy, nie? Sobie mury. Ale to potrzebuje w takim razie dojścia do tej wieży przynajmniej. I to będzie nasza ta wieża taka zewnętrzna. A może z tamtej wtedy bym zrobiła balistę? Chociaż nie wiem, że ona dostrzeli. Gdzie ona jest? Nie no, dostrzeli, spokojnie. Kurde, coś długo oni biegną. Nie wiem, czy oni tak daleko mają, czy tam... Nie no, spokojnie, dadzą sobie radę, nie? O właśnie. O właśnie. Zetnijcie jeszcze te drzewka i zobaczymy, skąd naciąga atak. No jak raz broniliśmy się z prawej, to chyba teraz też się obronimy, co? Jakby z prawej szli. Jeśli się patrzy z prawej. Idą z prawej znowu, dobra. To ja pójdę znowu kazać im przytargać te palące się beczki, bo one fajnie palą. Tam jeszcze kilka ich zostało, ale zrobię im na zapas. Dajcie mi pieniążki. Chyba, że potrzebujesz. Dobra, to masz, najedź się. Już nie, okej. Okay. Te pieniążki stracił, nie tak źle. Toczą trzy beczki, mam nadzieję, że wystarczą. No już ktoś puchnął? Szybko ci to poszło. Okej, okay, zaczyna się. Latające, latające. Latające przeszły. Nie niszczyć murów. Latające, latające, latające ukradły. Dobra, niech się palą. Wąt. Od moich murów. Wąt od murów. Ha! To się nazywa... Ale was tu poginęło? Wszyscy chyba. Więc nie mam pieniędzy, musicie się podzielić mieczami. Chyba, że pan mi da, albo nie, nie dawaj mi pieniędzy. Ja sobie pójdę do farmerów. Którzy są w trakcie zbiorów. O właśnie. Dziękuję bardzo. Dobra, te pół woreczka mi, chociaż nie, dajcie jeszcze trochę.
Zachłanność. O, może być jeszcze jedno. O, dwa pola, okej. Okay. To będzie już okej chyba. I co? Aha, teraz wieczór idzie. Dobra. Myślałam nad tym, żeby ulepszyć te mury. W razie jak się do nas przedostaną. To fajnie jest mieć jednak te mury, nie? Lepsze. A, dobra. Damy jeszcze jedną bułeczkę, żeby dwóch zawsze biegło. Damy cztery łuki. I trochę im damy znowu. Chociaż niepotrzebnie te beczki daję, bo oni będą ich używać teraz w codziennych takich wieczornych atakach. To jest strata kasy. To, żeście tam upolowali ciekawego w tym lesie. Dobra, to zwykły atak nas tutaj czeka, nic strasznego. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bye!